Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Informacja o tym, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi może i chce przejąć Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie. Może nie elektryzuje mieszkańców, ale na pewno jest niezwykle ważna dla samej szkoły, dla uczniów, dla rodziców uczniów, dla nauczycieli, dla władz miasta i dla pani dyrektor i właśnie dyrektorka ogrodnika, pani Jolanta Zielińska, jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dobrze mówię, że ogrodnika, czy woli pani bardziej oficjalnie Zespół Szkół Ogrodniczych? Proszę mówić ogrodnik. Może być ogrodnik. Dobrze. Pani dyrektor, jak pani przyjęła tę informację o tym, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po trzeciej próbie, bo prezydent trzy razy zwracał się do Ministerstwa Rolnictwa o to, żeby ministerstwo, żeby resort był organem prowadzącym waszej szkoły, że się ministerstwo zgodziło? Jak pani to przyjęła? Z radością. Jest to bardzo dobra wiadomość dla szkoły, ponieważ daje nam to duże szanse rozwoju, tak? Wprowadzenia nowych kierunków, zdobycia nowego sprzętu rolniczego, tak? Możliwości współpracy z różnymi firmami rolniczymi, jakimiś rolnikami, tak? Staninami koni. I to jest sama, to jest pozytywna wiadomość dla szkoły. To jest Tak, to jest pozytywna, tym bardziej, że znaczy ja mówię tak, dlatego, że wiem, jak to argumentował prezydent Jacek Wójcicki, który razem z europosłanką Pytą Rafalską ogłaszali te, wczoraj te informacje, te decyzje. Teraz oczywiście jest piłeczka po stronie radnych, bo to oni muszą za pomocą uchwały jeszcze zgodzić się na to. Natomiast możliwości, no bo zacznijmy może od potrzeb, bo myślę, że wszyscy mieszkańcy Gorzowa raczej wiedzą, gdzie leży ogrodnik, że to jest przy ulicy Poznańskiej piękny teren. Natomiast jakie są w tej chwili potrzeby szkoły? Na pewno największą potrzebą jest zmiana systemu ogrzewania szkoły. Mamy system jeszcze stary, czyli na piec na węgiel kamienny, na miał, czyli to nie jest ekologiczne na pewno. A biorąc pod uwagę, że w okolicy mamy park, tak, że mamy tereny zalesione, pola, no, należałoby to jak najszybciej już zmienić. Do, do tego, przepraszam, a propos węgla, no to teraz wiemy, co się dzieje z dostępnością do węgla, prawda? Tak, no dostępnością i jego ceną, tak, to też jest problem, mhm. aczkolwiek jesteśmy na na razie zaopatrzeni i mamy ciepło w szkole, także mam nadzieję, że tak pozostanie. Na całą zimę wystarczy? To co mamy w tej chwili to nie, ale hurtownia, w której kupujemy, tak obiecuje nam, że nam nie zabraknie, że dla nas będzie miała węgiel. Jest pani dobrej myśli, to dobrze. Co poza zmianą systemu ogrzewania, co oczywiście będzie bardzo dużym wyzwaniem finansowym taka zmiana? Na pewno wymiana okien, bo nie wszystkie okna są wymienione, jeszcze jest sporo starych, a są to budynki zabytkowe, więc wymiana tych okien wiąże się też z pewnymi konsekwencjami, czyli na przykład nie możemy wymienić jak chcemy, tak? tylko musimy zachować zarys okien, tak? te okna są duże, bo to są duże powierzchnia, bo te, które pozostały, no i oczywiście to musi być wszystko konsultowane z konserwatorem zabytków, tak? Co jeszcze oprócz okien? Na pewno wyposażenie pracowni, tak? dlatego że wiele pracowni nie ma potrzebnych im pomocy naukowych, które powinny być w szkole. Chociażby pracownia dla architektury krajobrazu, projektowa, prawdziwa, taka mi się marzy, prawdziwa pracownia projektowa ze stołami kreślarskimi, żeby ci uczniowie mogli pracować tak, jak powinni, a nie na zwykłych ławkach. Mówi tak? pani o, technik, o kierunku technik architektury tak. krajobrazu. Tak? technik architektury krajobrazu oni projektują, tak, obszary zieleni, parki, jakieś obszary no, grządki, no, no, wszystko, co nam upiększa życie, tak? Ja mówię zawsze, że architektura krajobrazu ma nam sprawić, żeby było pięknie. Tak, technik architektury krajobrazu to jest pierwszy kierunek, albo jeden z dwóch kierunków, drugi to jest technik weterynarii. To nie za mało, żeby w tej chwili tylko na dwóch kierunkach. Pytam trochę prowokacyjnie. Jest to mało, bo można więcej, tak? Próbowaliśmy naboru na ogrodnika, było za mało chętnych i nie otworzyliśmy klasy, bo chcieliśmy tę klasę otworzyć. I kilka lat temu jeszcze przede mną, nie, ja byłam dyrektorem, poprzedni dyrektor, pan Marcin Szembek, próbował nabór na mm, kierunek Geodezja i Melioracja. I też nie było chętny, bo też dwa lata temu próbowaliśmy. A szkoda, bo kierunek naprawdę świetny. tak? Natomiast wiem, że po rozmowach już yy, mam pewne pomysły, jakie można tam kierunki otworzyć, i mam nadzieję, że się to uda. Nie zdradzi pani żadnego pomysłu. Nie, nie ma przymusu, pani dyrektor. No, powiedzmy taki, który najbardziej mnie jako geografowi leży, to jest technik turystyki wiejskiej. Pani dyrektor, zanim Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało oficjalnie, że zgłasza gotowość, ok, my możemy tę szkołę przejąć, my możemy wziąć na siebie odpowiedzialność i finansową, i organizacyjną. To była wizyta przedstawicieli resortu. W zeszły poniedziałek to było, prawda? Tak, Dokładnie. Z tym się wiąże pewna anegdota, że podobno, proszę to potwierdzić lub zaprzeczyć, że pracownice Ministerstwa Rolnictwa weszły na teren Gorzowskiego Ogrodnika i nie chciały wyjść. Tak, to prawda. Tak im się spodobało, bardzo mi się spodobali uczniowie. Stwierdzili, że niesamowicie grzeczni, bardzo kulturalni. Były zachwycone zachowaniem uczniów i spokojem w ogóle w szkole. Terenem przepięknym. Internatem, mimo że z zewnątrz, jak je zobaczyły, myślały, że oj, że będzie źle, a zobaczyły w środku, pokoje były zachwycone. Bo to jest taki kwadraciak ten internat, tak, prawda? Tak, taki tak. budynek taki, dwukondygnacyjny. Tak, taki baraczek. Mhm. Taki. Ale w środku rzeczywiście Środ pokoje bardzo ładne, mhm. widziałem. Mhm. E, więc rzeczywiście, no, a już teren po prostu był, zakochały się w obszarze. To może one, chociaż już, już chyba, nie wiem, czy są w takim wieku, że mogą jeszcze przystąpić do nauki, do edukacji w szkole, już chyba nie u was. No nie, takie troszkę, może wieczorowo. Już trochę wieczorowo. Kwieczorówka też jest. I nie ma, nie ma już od wielu lat, ale mam nadzieję, że będzie można tworzyć. I tu przechodzimy właśnie do tego, co, co da realnie, bo słuchają nas mieszkańcy Gorzowa i myślą sobie, no dobrze, no fajnie, ministerstwo przejmuje, nie przejmuje, co nas to interesuje. To Czyli mój. jakie te korzyści wymierne będą? Że co, ministerstwo przejmuje i co? Może wam za miasto nie musi, nie będzie uczestniczyło w ewentualnych kosztach modernizacji to tych wszystkich prac, o których pani mówiła. To po pierwsze. To po pierwsze, ona nie będzie też utrzymywało szkoły, tak? To już przejdzie pod ministerstwo. Milion złotych rocznie prezydent yy, mówił, że miasto zaoszczędzi yy, w ten sposób. Tak, około miliona. Na pewno, albo i może więcej, bo gdyby rozpoczęli wszystkie prace, które tam trzeba zrobić, to byłoby to zdecydowanie więcej pieniędzy mhm. do wydania na to. A wiadomo, nas. że trzeba byłoby te prace zrobić, bo tak. te budynki po prostu się tak. degradują. Mhm. Tak. Co jeszcze da mieszkańcom? Możliwość dzieciom, tak? mieszkańców i okolicy zdobycia różnych ciekawych zawodów, takich, które pozwolą się im rozwinąć, które pozwolą znaleźć zatrudnienie osobom, które niekoniecznie chcą być budowlańcem, czy mechanikiem, czy elektrykiem. Tak? Mhm. Nie powiedziała pani też o jednej rzeczy, ja to powiem, pozwoli pani, że to przede wszystkim daje gwarancję istnienia zespołu szkół, ogrodniczych w tym miejscu właśnie przy, w Zieleńcu Gorzowskim, czyli przy ulicy Poznańskiej, bo pani wtedy nie była jeszcze dyrektorem, ale 10 lat temu bardzo realne było przeniesienie zespołu szkół ogrodniczych do zespołu szkół budowlanych, ponieważ no, rozbijało się głównie o pieniądze, ale sytuacja się uspokoiła, bo wtedy no, i rodzice protestowali, uczniowie protestowali. Także to jest ta gwarancja, prawda? Bardzo ważna. Tak i na pewno to jest bardzo ważne, dlatego że w tym samym czasie w poprzedniej szkole, której byłam dyrektorem, czyli gimnazjum numer 4, był podobny pomysł wcześniejszego prezydenta, by to gimnazjum połączyć z innym gimnazjum na zawarciu. I wiem, co to znaczy i dla rodziców, dla uczniów, i pracowników taka niepewność, będziemy, nie będziemy, tak? robić coś, nie robić, tak? Inwestować, nie inwestować, tak? Wymyślić coś nie wymyślić, bo jak człowiek nie ma pewności, że będzie tutaj dalej, że jego działanie, że można działać długoplanowo planować coś tak, to no, no nie jest to nie jest to łatwe i, i powiedzmy ładnie, po ludzku nieprzyjemne czy, dla, dla pracowników. Też, no tak. tak, bo się nie wie, na czym się stoi Dokładnie. To najprościej. Panie dyrektor, co, co się musi jeszcze wydarzyć? Bo <laughs> mówimy o tym, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedziało zgadzamy się, ale jeszcze muszą być spełnione warunki. Ja mówiłem o tym, że na najbliższej sesji taka uchwała będzie przygotowana i poddana pod głosowanie, czy radni zgadzają się na to, żeby nieodpłatnie przekazać szkołę do ministerstwa. Rolnictwa i rozwoju wsi, to po pierwsze, a ze, ze strony szkoły z takich rzeczy, które powiedzmy są istotne. Znaczy, to będzie na pewno dla mnie i dla pracowników administracji, nauczycieli trudny rok, żeby przygotować takie przekazanie. Tak? To na pewno jest, z, będzie związane chociażby z wyrejestrowaniem szkoły z wielu miejsc, tak? bo będzie zmiana nazwy szkoły. Już nie będziemy zespołem szkół ogrodniczych, tylko czy mamy nazwę taką, jak mają wszystkie szkoły, które są pod Ministerstwem Rolnictwa. Czyli jakie?

Zespół szkół rolniczych czy? To jest jeszcze inna, nie, nie powiem panu w tej chwili za ciało mi to z głowy. Bo w kamieniu chcą... Małym jest chyba technikum rolnicze, tak mi się wydaje, mm, ale. Znaczy to jest tak ogólnie się mówi, ale jest nazwa taka dłuższa, to mm -hmm. wszystkie szkoły. Okej, okay. to nie w tym z rzecz, z jest, tylko tak... Centrum kształcenia Rol... zawodów rolniczych czy jakoś tak mają taką wspólną nazwę. Nie o wszystkim pamiętam. się pewnie dowiemy. Tak. To jest Dokładnie. Rzecz no, mm -hmm. Wiadomo, jak zmiana nazwy szkoły, to zmiana wszelkich e, e, rejestracji dokumentów, pieczątek, tak? To jest wyrejestrowanie nas systemu oświet. W Gorzowie, tak, w którym w tej chwili jesteśmy. No bo a organem prowadzącym jest miasto. Tak, a chwili. przejście na ten system, który ma Ministerstwo Edukacji. To jest spisanie majątku, przekazanie tego majątku, tak? To jest wyrejestrowanie nas, nie wiem, w ZUS-ie, bo pewne jakieś zmiany będą u naszych numerów i tak dalej. Także pracy to będzie ogrom. Mhm. Mam trochę w tym doświadczenie, bo zamykałam gimnazjum numer 4, więc myślę, że spokojnie poradzę. Ale to brzmi, że jest pani specjalistką. Od zamykania. No to nie jest zamykanie, tu jest rozwój. Tu jest nie, rozwój, ja wiem, akurat. Ale to jest prawda. I tu można słowem zagrać, że szkoła miała być zwijana 10 lat temu, a dzisiaj jest rozwijana. Dokładnie. Mhm. Ym, chcę zapytać Panią jeszcze o rekrutację, o uczniów, bo szkoła jest bardzo specyficzna w sensie takim pozytywnym, dlatego że. Przyjeżdżając na teren i odwiedzając teren zespołu szkół ogrodniczych, gdzie można przejść się przy szklarniach, przy uprawach, przy wsadzie, gdzie między innymi reneta landsberska jest, można już ją zrywać i, i, i korzystać, jest park. Także to mówię, to, to jest dość specyficzne. Tam się innego mam takie wrażenie: nie chcę zbyt episko o tym opowiadać i poetycko, ale, ale no jest tam klimat, niewątpliwie. Takie obcowanie z naturą, mimo tego, że jest to przecież w Gorzowie. Natomiast czym się uczniowie kierują i, i jak chętnie zgłaszają się do tego, żeby uczyć się u was w szkole? Więc powiem tak, w ostatnich latach nabór był bardzo duży. tak my Nie mieliśmy problemu z naborem, wręcz przeciwnie, w tym roku było. żeby mnie nie skłamała, ale na technika weterynarii było około 6 osób na jedno miejsce, a na architekturę około 5 osób na jedno miejsce, więc to nie było tak, że nie ma. W poprzednim roku było podobnie, tak? Tak, żeby jest wielu chętnych, tak? No ale muszą spełnić określone warunki, tak, czyli odpowiednią ilość punktów, żeby dostać się do szkoły, bo mm, w Technika to specyficzne szkoły, gdzie jest naprawdę sporo nauki, bo oprócz przedmiotów ogólnokształcących, są przedmioty zawodowe i naprawdę tej nauki, szczególnie technik weterynarii, to są trudne przedmioty, jak na przykład anatomia, fizjologia zwierząt, tak? czy chów i hodowla. Yy, takie przedmioty, gdzie trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby to, tego się nauczyć, no ale nie, nie wyobrażam sobie, żeby nie potrafili. Nie znali anatomii na przykład zwierząt, hmm. technicy weterynarii. Tak? No z... ale, tak, ale jest rzeczywiście szkoła, jest bardzo fajna. Jest taki Widać związanie szkoły, z uczy... taki związek pomiędzy nauczycielami, uczniami. My ich znamy, oni wiedzą, że my ich obserwujemy, że z nimi współpracujemy, że w każdym momencie do nich wyciągamy rękę. Tak? Mamy swój internet, gdzie uczniowie mieszkają i tam naprawdę czują się praktycznie jak w domu. Za dobre są chwaleni, za złe ganie. nie Muszą sprzątać swoim i tak jak w domu. E, mają kuchnię, gdzie panie gotują. My nie mamy cateringu. Są i śniadania, i obiady, i kolacje. E, plus piękny teren. Jak chcą wyjść, odpocząć, w każdym momencie mają gdzie pospacerować. Także rzeczywiście szkoła ma taki swój specyficzny, e, zupełnie inny klimat niż szkoły, myślę, które są położone w centrum miasta, gdzie nie mają tej zieleni. Bo zieleń jednak zieleń daje człowiekowi odpocząć. To prawda, a zwłaszcza jesienią, kiedy są złote kolory i kiedy te liście opadają, to jest no jest to coś wyjątkowego. Ale powiem panu, że w każdej porze roku tam jest przepięknie. Zapraszam zimą, jak pojawi się szron albo szać, albo spadnie śnieg, no cudownie wygląda tam. Wiosną, jak te wszystkie drzewa kwitną i nam grządki, no bo w tej chwili już tego nie widać, jak te wszystkie magnolie, jaśminy inne po kolei, nam zaczynają kwitnąć. Cudownie. Zapraszam na targi w maju. To można wtedy zobaczyć, jak pięknie wygląda tam to jak pracownicy minister Cesarstwo Rolnictwa nie będę, nie będę chciał wyjść tam tak będzie. Mam nadzieję. Pani dyrektor, na koniec jeszcze formalne pytanie, bo mówimy o tym, że co się musi stać, jakie są potrzeby, co z tego wyniknie i tak dalej, mówię o tym przejęciu. Natomiast formalnie to nastąpi dopiero 1 stycznia 2024 roku, no za rok i, i dwa miesiące, czyli za 14 miesięcy mniej więcej. Tak. Ten czas dlaczego jeszcze musi upłynąć taki? Tutaj już Urząd Miasta musi pewne zobowiązania wobec ministerstwa, tak? Tutaj muszą. Kwestie notarialne, przekazania. To wszystko trwa, tak, takie prawne rzeczy. Mhm. Y y jak to jest ten czas po to, żeby miasto przygotowało całą dokumentację, którą będzie musiało przekazać Ministerstwu Rolnictwa. No i też budżet. Kwestia tak. chyba budżetu państwa, tak, bo tak. on jest, do... on jest tak, już tak. kreowany, a, tak. a jeszcze nie, znane, nie są znane koszty prowadzenia. To będzie na pewno trzecia szkoła w województwie lubuskim prowadzona przez ministerstwo, bo tak. w Bobowicku, to niedaleko Międzyrzecza, i w Kamieniu Małym bo, tak. to są szkoły, które prowad... organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Radia Gorzów była pani Jolanta Zielińska, dyrektor zespołu szkół ogrodniczych. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.